dobry, witam Was w epizodzie trzecim. A to będzie taki jeden z najważniejszych epizodów w moim życiu, bo przeprowadziłam się tutaj 2 dni temu i to nie jest tak, że się stresuję, ale po prostu nie będę kłamać, że dziwnie. Jest trochę dziwnie, jest zupełnie inaczej niż mieszkałam w innych Stanach. Obecnie idę na stację metra, która będzie mnie prowadziła na Manhattan. Muszę obadać drogę, także zaraz zobaczę, gdzie będę musiała iść dokładnie. Mam do stacji metra 15 minut. Bardzo blisko. No i zobaczymy, jak to, co z tego wyjdzie. No, dałam sobie takie... Dałam sobie taki miesiąc na szukanie pracy. Mam umówione rozmowy kwalifikacyjne, 2 na Queens i 1 mam na Brooklynie, ale zobaczymy, co z tego będzie. To tak naprawdę to... nie wiem, no to jest taka pierwsza moja praca w mieście. Nie wiem, jak to mogę Wam powiedzieć. To jest taka bardziej poważniejsza praca. Poprzednia moja praca, którą wykonywałam, ja byłam inspektorem implantów medycznych. Tam 2 osoby się w komentarzach zapytały, co dokładnie to było. Taka dosyć nudna praca. Trochę papierków, trochę sprawdzania, wymiary. Nie dla mnie. Ja lubię... Szukam czegoś takiego bardziej biurowego. Jako taka bardziej asystentka biurowa, może to tak nazwać. Czyli trochę na komputerze, trochę na telefonie, z klientami. Taka praca by mi najbardziej odpowiadała od poniedziałku do piątku. Zapisałam się na studia. I zobaczymy, co z tego będzie. Także trzymajcie kciukasy. 10 minut mam na widok na Manhattan, a 15 minut mam na stację. Także w miarę blisko. No zobaczymy, jakoś to będzie. Ogólnie to zapisałam się na finanse i bankowość. Po ostatnim razie z wizytą na Wall Street tak sobie pomyślałam, że chciałabym tak pracować w takich finansach. Znaczy mnie ogólnie tak trochę kręci księgowość, finanse i w ogóle. To jest takie w miarę ciekawe. I zobaczymy, czy się wyrobię za 3 miesiące i czy zdążę pójść do szkoły. Mam nadzieję, że tak, ale tego nie wiem. Tu jest ta cała główna ulica w Hoboken, ale dzisiaj mamy święto, więc praktycznie nie ma ludzi. Jedno, co jest takie pewne, to to, że mieszkając 5 lat w Stanach, zawsze musiałam używać samochodu. I pod różnymi względami było mi ciężko, nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że ja właśnie zawsze całe życie mieszkałam w samym centrum miasta. Teraz też jest dziwnie, bo wiadomo, trzeba się przyzwyczaić, ale summa summarum czuję, że szybciej się przyzwyczaję, niż bym mieszkała na takiej amerykańskiej wsi. I tutaj jednak nie będę kłamać, że już czuję, że się przyzwyczajam, a dopiero jestem 2 dni, 3 dni może, nie, 2 dni. Także myślę, że nie będzie tak źle. Okej, czyli tutaj mam autobusy. A gdzie są pociągi? Wydaje mi się, że to jest stacja metra, ale nie jestem pewna. Gdzieś na pewno jest. Okej, czyli całe to tam w środku jest metro prowadzące na Manhattan. A teraz idziemy tam na chwilę, pokażę Wam widok na Manhattan. Tutaj jak widzicie jest One World Trade Center. To jest mój widok 10 minut od mojego mieszkanka. Tylko dzisiaj mam taką trochę brzydką pogodę. Ale bardzo ładnie.